Droga w nocy w Polsce. Przed mikrofonem Robert Kawka. Polski MSZ zwrócił się do władz Rosji o niezwłoczne wydanie nieznanych dotąd w Polsce zapisów rozmów w kokpicie prezydenckiego Tupolewa. Jak wyjaśnia rzeczniczka resortu Joanna Wajda, chodzi o fragmenty, które miały zostać zarejestrowane na kilka chwil przed katastrofą w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Prośba strony polskiej została spowodowana wypowiedzią prezydenta Rosji Władimira Putina, który w trakcie konferencji prasowej 23 grudnia stwierdził, iż osobiście zapoznał się ze stenogramem rozmowy polskich pilotów z anonimową osobą, która naciskała na lądowanie bez względu na okoliczności. Podczas dorocznej konferencji prasowej Władimir Putin poinformował, że czytał zapis rozmów pilotów samolotu prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i osoby z ochrony. Według Władimira Putina osoba ta miała wejść do kabiny pilotów i domagać się, by samolot lądował. Na obiekcję załogi miała zareagować słowami: nie mogę zameldować tego szefowi, rób co chcesz, ale ląduj. Jutro w Baniach w województwie zachodniopomorskim odbędzie się pogrzeb Łukasza Urbana, kierowcy zamordowanego przez zamachowca w Berlinie. O terminie pogrzebu poinformował właściciel firmy, w której pracował Łukasz Urban. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele w Baniach w piątek w południe. Później odbędzie się pochówek. Przypomnijmy, ciało mężczyzny jest w Polsce. Trafiło do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na badania. Mają one określić m.in. bezpośrednie przyczyny jego śmierci oraz dokładną jej godzinę. Decyzją wojewody zachodniopomorskiego koszty sprowadzenia ciała Łukasza Urbana do kraju oraz pogrzebu pokryje Skarb Państwa. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Tymczasem w Berlinie zatrzymano mężczyznę, który przed zamachem na jarmark bożonarodzeniowy w tym mieście utrzymywał kontakt ze sprawcą ataku. Zatrzymany to 40-letni Tunezyjczyk. Numer mężczyzny znajdował się w telefonie komórkowym zamachowca Anisa Amriego. Śledczy ustalili, że przed atakiem na jarmark bożonarodzeniowy obaj Tunezyjczycy byli w kontakcie. Na razie nie wiadomo, czy zatrzymany mężczyzna był wtajemniczony w plany ataku. Jak dotąd nie wydano nakazu aresztowania. Nad ranem policjanci przeszukali mieszkanie Tunezyjczyka w berlińskiej dzielnicy Tempelhof. O sprawie poinformował jako pierwszy tygodnik Der Spiegel, który podaje też nowe szczegóły dotyczące ucieczki z Niemiec sprawcy zamachu. Jak czytamy, Anis Amri po ataku wyjechał do Holandii. Stamtąd dostał się do Francji, a następnie pojechał do Włoch. Mężczyzna został zastrzelony przez policję niedaleko Mediolanu. W ubiegłotygodniowym zamachu w Berlinie zginęło 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Rosyjscy ratownicy wydobyli na powierzchnię drugą czarną skrzynkę z samolotu rozbitego nad Morzem Czarnym. Poinformowały o tym moskiewskie media, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony. Włodzimierz Pac. Pierwsza czarna skrzynka odnaleziona wczoraj jest już analizowana przez ekspertów. Na miejscu katastrofy w Morzu Czarnym pracuje obecnie 45 okrętów, prawie 200 płetwonurków i 12 samolotów. Poszukiwane są części rozbitej maszyny i ofiary katastrofy. Rosyjskie grupy poszukiwawcze zamierzają pracować na Morzu Czarnym co najmniej przez kilka najbliższych dni. Nie wiadomo jednak, czy będzie to możliwe, gdy służby meteorologiczne zapowiadają pogorszenie pogody w rejonie poszukiwań. W katastrofie samolotu Tu-154, do której doszło w niedzielę w okolicy miasta Soczi, zginęły 92 osoby, wszystkie znajdujące się na pokładzie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Rosjanie w ostatnim okresie wywieźli z Donbasu ciała 40 swoich żołnierzy, poinformował ukraiński wywiad. Do transportu miały być wykorzystane ciężarówki z tak zwanego białego konwoju, który po raz 59 nielegalnie przyjechał z Rosji na teren Ukrainy opanowany przez separatystów. Ciała zabitych ciężarówki miały zabierać w drodze powrotnej z Donbasu. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Rosjanie twierdzą, że w białych konwojach przysyłają pomoc humanitarną do Donbasu. Zdaniem Ukraińców, oprócz ładunków z pomocą humanitarną, ciężarówki transportują też często militarną pomoc dla bojówkarzy. Tym razem, jak stwierdza ukraiński wywiad, samochody ciężarowe w drodze powrotnej wywiozły ładunki z zabitymi rosyjskimi żołnierzami, którzy na terytorium Ukrainy walczyli przeciwko ukraińskiej armii. Ciała Rosjan miały być wywiezione z kostnic Gorłówki i Makijewki. Zdaniem strony ukraińskiej, Rosjanie, wywożąc potajemnie ciała swoich zawodowych żołnierzy, chcą ukryć udział rosyjskich wojsk w walkach z ukraińskimi siłami rządowymi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prognoza pogody. A my wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie rozpogodzenia, głównie w centrum. Na wschodzie miejscami opady śniegu, na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura od minus 7 w Dolinach Karpackich, przez minus 5 na Suwalszczyźnie, minus 3 w centrum, do plus 1 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach, porywisty.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gospodarka dla każdego. W Polskim Radiu 24. A frank szwajcarski nadal drogi, co jest naturalnie złą wiadomością dla wszystkich posiadaczy kredytów walutowych. Czy losem frankowiczów przejmują się także banki? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy już za chwilę. Błażej Prośniewski, dobry wieczór. A moim i Państwa gościem jest dr Przemysław Warbrich, Związek Banków Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, martwią się Państwo choć trochę losem frankowiczów? No można powiedzieć, że cały kończący się rok to był rok naszej ciężkiej pracy, aby pomóc tym wszystkim, którzy czasami nie ze swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ja przypomnę, że zaraz po uwolnieniu kursu franka przez Centralny Bank Szwajcarii, na co nie mieliśmy my tu w Polsce żadnego wpływu, został przygotowany tak zwany sześciopak. Rozwiązania tego sześciopaku to między innymi obniżenie natychmiastowe spreadów dla wszystkich tych, którzy kredyty denominowane do franka szwajcarskiego zaciągnęli. Te spready są w tej chwili bardzo niskie, na poziomie 1-2% we wszystkich bankach. To rozwiązanie umożliwiające prowadzenie dialogu z bankiem dla osób, które mają problemy czasowe ze spłatą takiego kredytu. Utworzyliśmy specjalny fundusz, na których banki zgromadziły ponad 600 milionów złotych. Każda osoba, która ma problemy, bo utraciła pracę, utraciła zdrowie, może się zwrócić do własnego banku z prośbą o to, żeby dostać taki zwrotny kredyt, ale bardzo nisko oprocentowany, żeby w ciągu 18 miesięcy jakby ulżyć sobie w spłacie takiego kredytu we frankach szwajcarskich. No i wreszcie podjęliśmy szereg działań, które też umożliwiają osobom, które chcą z takiej nieruchomości zrezygnować, bo chcą na przykład nabyć większą nieruchomość, dokonać zmian hipotecznych. Wydaje się, że to bardzo dużo. Jesteśmy cały czas otwarci, gotowi do rozmów. No i przypomnę, że ta sytuacja tych kredytów frankowych. To jest dobra sytuacja, bo zaledwie i to świadczy o profesjonalizmie polskich bankowców, niecałe 2-2,5% tych wszystkich umów kredytowych denominowanych we frankach szwajcarskich to są kredyty zagrożone i trudne. Mówi Pan o tym, że banki już dużo zrobiły, aby pomóc frankowiczom. Nie wszyscy tak uważają. Na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostatnio ogłosił, że chce zawierać z bankami indywidualne porozumienia dotyczące frankowiczów. Te porozumienia miałyby być podobne do tych, które udało się zawrzeć z towarzystwami ubezpieczeniowymi w przypadku polisolokat. Jak słyszymy na przykład od frankowiczów, banki do tej pory nie chciały z nimi rozmawiać. No i może teraz oddajmy na chwilę głos Arkadiuszowi Szcześniakowi ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu w Sprawiu. Czekamy na spotkanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta po to, żeby też się dowiedzieć więcej, jaka jest intencja tego rozwiązania. Na razie mamy takie doświadczenia z bankami, że nie przystępują do żadnych negocjacji, które były próbowane i przy Komisji Nadzoru Finansowego i w trakcie różnych procesów sądowych. Także tu też jesteśmy dosyć sceptyczni, aczkolwiek może silny nacisk i silne działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta mogłyby wymusić jednak pewnego typu porozumienia ze strony banków. Na razie do tej pory takiej chęci było. Nie znamy przypadku choćby jednego takiego porozumienia pomiędzy bankiem a klientem. Dlaczego banki nie chcą rozmawiać z frankowiczami? Ale banki rozmawiają z frankowiczami i to, że te kredyty są bardzo dobrze spłacane, to efekt tego, że te rozmowy są prowadzone. Poza tym ja chcę wszystkim Państwu przypomnieć, bo bardzo często słuchacze są wprowadzani w błąd. Te raty kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich to są raty na poziomie zbliżonych kredytów w złotówkach, być może teraz o 100-150 zł wyższe, ale to były raty, które przez lata były niższe od rat kredytów złotowych. My musimy pamiętać o tym, że wszystkie osoby, które zaciągały tego typu kredyty, a to są najczęściej osoby dobrze sytuowane, bo od momentu, kiedy obowiązywała rekomendacja S, mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że tylko osoby najlepiej zarabiające takie kredyty mogły otrzymać, przez lata korzystały z dobrodziejstw niskiego kursu franka. I mówienie dzisiaj o tym, że te raty są dwukrotnie wyższe niż w momencie zaciągania, to nieprawda, bo oprocentowanie kredytów i stopa procentowa kredytu w Szwajcarii jest poniżej zera, na poziomie 0,75-1, więc banki oddają część swojej marży nawet, te kredyty są oprocentowane teraz na 0,6-1%, więc te raty nie są wysokie. Ja myślę, że frankowicze inaczej rozmawialiby z nami bankami, gdyby dzisiaj kurs franka znów wynosił 2,50 i trzeba byłoby zapytać, czy na pewno wtedy
chcieliby prowadzić rozmowy na temat przewalutowania kredytu. A może to wcale nie chodzi o to, że rata kredytu jest za wysoka, a o to, że w wielu miejscach w umowach, które były zawierane pomiędzy bankami a kredytobiorcami, pojawiały się chociażby klauzule abuzywne. Proszę zwrócić uwagę na to, że te wszystkie opinie wydawane na temat klauzul abuzywnych dotyczą klauzul tak zwanych abstrakcyjnych. Taka opinia wydana musi zostać przypasowana do konkretnej umowy kredytowej i jeśli się rzeczywiście tak okazuje, że w umowie kredytowej naszego klienta znalazły się jakieś zapisy nielegalne, to chcę zapewnić, że banki to są instytucje, które rygorystycznie przestrzegają prawa. I na pewno taka sytuacja zostanie rozwiązana. My przestrzegamy prawa i oczekujemy też od naszych klientów przestrzegania prawa i też z pewnym niepokojem słuchamy o sytuacjach takich, że oto liderzy organizacji frankowych w tej chwili chcą występować do już organizacji sądów międzynarodowych przeciwko polskim bankom, kiedy przed wszystkimi instytucjami sądowymi w Polsce te osoby poprzegrywały swoje procesy. Niezawisłe sądy orzekły, że umowy zostały dobrze zapisane, że banki nie naruszyły żadnych przepisów i nakazały po prostu spłatę kredytów, które ktoś gdzieś kiedyś zaciągnął. Ja nie chcę używać konkretnych nazwisk, ale pewnie słuchacze doskonale wiedzą, o kim mówię, a mówię o jednym z liderów tych stowarzyszeń frankowych. No ale są też i takie wyroki sądów, które nie są przychylne bankom, no i posłuchajmy. Wyrokami sądów można uzyskać dużo więcej, bardzo często unieważnienie umowy, czyli bank musi oddać mi wszystkie raty. Ja ewentualnie mogę oddać bankowi to, co on mi pożyczył na samym początku, przy czym to, co on mi pożyczył w złotówkach i to, co on wypłacił faktycznie w złotówkach. Bardzo często też zapadają wyroki, iż samo przeliczanie tego kredytu do jakiejkolwiek innej waluty było działaniem nieuczciwym ze strony banku, w związku z tym nie obowiązuje klienta od samego początku zawarcia umowy. To mówił Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawie. Co pan na to? Bo jednak okazuje się, że banki nie były takie kryształowe. Ależ oczywiście tak. Proszę pamiętać, że to są miliony umów kredytowych. Nikt przytomny nie powie, że wśród 170 tysięcy pracowników sektora bankowego, którzy udzielają milionów umów kredytowych, a przypomnę, że to były takie liczby, nie znalazły się umowy, gdzie mogły się pojawić błędy. Te konkretne wyroki, o których mówi pan Szczęśniak, przypomnę, dotyczyły starego portfela jednego z banków komercyjnych, gdzie oprocentowanie było ustalane decyzją zarządu banku, a nie było powiązane z WIBOR-em czy Euro-WIBOR-em. I tam rzeczywiście nastąpiły takie, a nie inne decyzje sądów i z tego co wiem, te wyroki są wykonywane. Ja myślę, że jeżeli my przyjmiemy dzisiaj co do zasady, że wyroki sądów należy przestrzegać, to dotyczy dwóch stron, przypomnę, to sytuacja taka negocjacyjna pomiędzy bankami a frankowiczami będzie dużo łatwiejsza. No i musimy też brać pod uwagę to, o czym mówi do nas szef Komitetu Stabilności Finansowej, szef Narodowego Banku Polskiego, pan prezydent, pani premier, że sytuacja, w której dokonalibyśmy gwałtownego przewalutowania tych kredytów, spowodowałaby katastrofę finansową na polskim rynku. Skoro przez ponad rok nikt takiej dramatycznej decyzji nie podjął, to widocznie również politycy policzyli i zdali sobie sprawę z tego, że to, co bankowcy mówili rok temu, dwa lata temu, to jest sytuacja, która może zagrażać stabilności naszych oszczędności, które są najważniejsze, bo to my, bankowcy, jesteśmy powołani do tego, żeby ochraniać oszczędności naszych klientów. Wspomniał pan o Komitecie Stabilności Finansowej. W komitecie działa grupa robocza, która ma się zająć, czy zajmuje się sprawą kredytów frankowych. No i tam urodził się pomysł, aby banki, które udzielały kredytów walutowych, płaciły wyższy tak zwany podatek bankowy. No cóż powiedzieć, banki to są instytucje, które płacą najwyższy podatek dochodowy ze wszystkich działów gospodarki. Chodzi o podatek CIT. Od nowego roku płacimy dodatkowy podatek, który został na nas nałożony. Rozumiemy, że kraj znajduje się w trudnej sytuacji, że są potrzeby dodatkowych pieniędzy. No ale też państwo nieźle banki w tym roku zarobili. No, zarobiliśmy zupełnie przyzwoicie, ale proszę pamiętać też z drugiej strony, że jest to okupione ciężką pracą 170 tysięcy ludzi. Była też dokonana bardzo jedna duża transakcja związana ze sprzedażą udziałów w systemie Visa. To była transakcja na ponad 2 miliardy złotych, która się już w przyszłym roku nie powtórzy. Gdybyśmy te 2 miliardy odjęli od zysku za 9 miesięcy, to okazałoby się, gdybyśmy porównali rok do roku, że zyski banków spadły. A do tego jest jeszcze coś bardzo ważnego. Jest bardzo mocne oczekiwanie, że sektor bankowy sfinansuje wzrost gospodarczy
na który bardzo liczymy, bo bez tego wzrostu gospodarczego rozwój Polski będzie zahamowany. W związku z tym oczywiście możemy karać banki, nakładając na nie dodatkowy podatek za to, że zbudowały kilkaset tysięcy mieszkań dla ludzi, którzy w tych mieszkaniach są, mieszkają, są zadowoleni i kredyty spłacają, ale trzeba się w takiej sytuacji zawsze zastanawiać, czy ten dodatkowy podatek w pewnym momencie nie spowoduje, że tą bardzo cieniutką nitkę przerwiemy. I wtedy, jeśli stworzymy sobie kryzys finansowy, to będziemy szukali odpowiedzialnych nie wśród bankowców, a wśród tych, którzy na tego typu pomysły wpadają. A co by się stało, gdyby nagle wszyscy frankowicze solidarnie przestaliby spłacać swoje kredyty? Czy wtedy system finansowy w Polsce by się zachwiał? Ja myślę, że po pierwsze nie ma możliwości, żeby taka sytuacja się wydarzyła. Były takie pomysły tych stowarzyszeń frankowych. Na całe szczęście nasi klienci, profesjonalni klienci, z którymi umówiliśmy się, zachowali się bardzo profesjonalnie. Ta akcja spotkała się ze znikomym odzewem. Muszą Państwo też zwrócić uwagę na to, że najczęściej liderzy tych organizacji frankowych to są osoby, które bardzo często zaciągały kredyty komercyjne. Stąd jest takie bardzo duże ciśnienie na to, żeby nie rozliczać pojedynczych umów kredytowych, ale brać także pod uwagę kredyty inwestycyjne na zakup kilku mieszkań albo zakup bardzo dużych domów. Dlatego, że te osoby po prostu, mówiąc tak po biznesowemu, po prostu przeszarżowały. A w biznesie niestety tak jest, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Trzeba umieć przyjąć tą porażkę, czasami cofnąć się o krok, czasami zrezygnować z wielkiego domu. Stąd te hasła, o których mówiliśmy, że chętnie będziemy rozmawiać o pomocy dla tych, którzy kupili mieszkania czy zwykłe domy, a nie pałace. A usiądą Państwo do stołu razem z Łukikiem i Frankowiczami? Ale my jesteśmy gotowi usiąść do stołu z każdym. Tylko musimy usiąść na uczciwych zasadach. To znaczy musimy policzyć się z jednej strony, biorąc pod uwagę takiego Frankowicza, bilans zysków z ostatnich 7-8 lat, kiedy frank kosztował w okolicach 2,50-2,70, kiedy różnica między kredytem złotowym a kredytem frankowym na korzyść frankowiczów wynosiła często 500, 700, 900 zł. I jeśli to wszystko policzymy i dojdziemy do wniosku, że ktoś gdzieś popełnił błąd, to na pewno się dogadamy. Doktor Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich, bardzo dziękuję. Ja również Państwu bardzo dziękuję. Pozdrawiam. A zapis naszej audycji, a także więcej informacji i komentarzy na ten temat znajdą Państwo naturalnie na naszej stronie gospodarka.polskieradio.pl. Może Krośniewski, dziękuję, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Przed mikrofonem Justyna Golonko i nasi goście, pan Piotr Sroczyński, główny ekonomista KUKE. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan Adam Rociński, prezes firmy doradczej BTFG. Dzień dobry. I Przemysław Ruchlicki, ekspert gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Witam serdecznie. My dzisiaj w tym gronie porozmawiamy dziś o gazociągu Opal, o skutkach loterii paragonowej, o alimenciarzach też porozmawiamy, ale też o opłatach w bankach, bo te niestety rosną. Ale zaczynamy od tej informacji z Luksemburga. Gazociąg Opal został przyblokowany. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwzględnił wniosek PGNiG. Nasza gazowa spółka ostrzegała już kilka miesięcy temu, że zwiększenie dominacji Gazpromu zagraża naszemu regionowi. No właśnie, panowie, zawieszenie wykonania tej decyzji Komisji Europejskiej, czy to dobra wiadomość dla Polski, dla polskiej gospodarki? Pan Adam Ruciński. To jest dobra wiadomość. Czy tak można powiedzieć, że dla polskiej gospodarki? Pewnie tak, gdyby nie to, że to jest tylko jedna z bitew. To nie jest do końca tak, że tu się sprawa zakończona. Ja bym zwrócił uwagę tutaj na kilka aspektów. Pierwsze, tak, jest to dobra wiadomość, ponieważ w krótkim terminie mamy zabezpieczone nasze prawa. W krótkim terminie, bo i tak sprawa będzie musiała być rozstrzygnięta wyżej. Dwa, jest to ważna informacja, ponieważ pokazuje, że polskie spółki zaczynają coraz bardziej aktywnie i słusznie walczyć o swoje prawa na arenie międzynarodowej, tutaj patrz, europejskiej. Czyli domagają się swoich praw i o nich mówią głośno. Mniej ciekawa sprawa, mniej pozytywna, to jest taka, że to pokazuje, że ta nasza Unia, wspólna rodzina nie jest do końca taką rodziną zawsze lojalną i fair, bo trzeba zwrócić uwagę, na czym polega ten spór. Spór polega na tym, że spółka rosyjska ma bardzo dużo właściwie może zdobyć praw, funkcjonując na terenie Unii Europejskiej, nie będąc członkiem Unii Europejskiej, a Polska, która jest istotnym członkiem Unii Europejskiej, właściwie jest rozgrywana. I tutaj jakby nie ma co do tego wątpliwości. To są takie nawet mało dżentelmeńskie zachowania, ponieważ widzimy wyraźnie, że mimo tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej,
jak jakiś dany kraj w Unii Europejskiej, patrz Niemcy, bo tu chodzi konkretnie o Niemcy, które mają bardzo silne relacje z Rosją. To trzeba właśnie podkreślić. Rosja nie jest w Unii Europejskiej, ale relacje handlowe między Niemcami a Rosją są bardzo silne i bardzo długie. I tutaj widać, że nawet w ramach tego naszego partnerstwa w Unii Europejskiej potrafią zaistnieć takie zdarzenia, które są bardzo niekorzystne, mające na celu, mówiąc wprost, obejście jakby rynku polskiego. Mało tego, jakby myślę, że Niemcy zdają sobie z tego sprawę, że to jest również działanie no trochę na niekorzyść, a właściwie na szkodę, można wręcz wprost powiedzieć, Ukrainy. I tu mówimy o wielkiej polityce, czyli jak widzimy, ekonomia ekonomią, wspólna rodzina nasza europejska wspólną rodziną, ale jak dochodzi do wielkich pieniędzy, to na tą rodzinę do końca nie możemy liczyć. Panie Przemysławie, czy Gazoprom PGNiG już wcześniej ostrzegał, że to zwiększenie dominacji Gazpromu zagraża naszemu regionowi, ale też zagraża Polsce, bo może wpłynąć na te wyższe ceny gazu. Czy rzeczywiście tak by było, że gdyby ten gazociąg Opal został, gdyby był dopuszczony, zwiększona byłaby przepustowość tego gazociągu, to faktycznie ceny gazu mogłyby raptownie wzrosnąć? Znaczy Rosja prowadzi, Gazprom tak naprawdę, no właściwie Rosja rękoma Gazpromu prowadzi politykę, która jeżeli chodzi o dostawy gazu, stara się omijać te kraje, które są dla Rosji pewnym problemem, jeżeli chodzi o negocjacje, ewentualnie są pewnym problemem politycznym. No i tak naprawdę pociągnięcie kolejnej nitki, która gdzieś tam po Bałtyku będzie ten gaz dostarczać do Niemiec, jest z jednej strony dla Rosji o tyle dobre, że nie musi płacić opłat tranzytowych Polsce, po drugie będzie mogła w niezakłócony sposób dostarczać gaz do swojego głównego odbiorcy, czyli Niemców. No ale jak na to popatrzymy trochę racjonalnie, to z drugiej strony Polska mogłaby w tym dostrzec swój interes, to znaczy mogłaby kupować ten rosyjski gaz od Niemców. Natomiast to też jest pytanie, czy Rosja by się na to zgodziła. Więc sytuacja nie jest aż tak jasna, jakby się wydawało, natomiast rzeczywiście ten gazociąg istotnie godzi w nasze interesy gospodarcze, ponieważ może się okazać, że gazociąg Jamał będzie tak naprawdę wykorzystywany już tylko przez nas, no a to jest bardzo prosta i krótka droga do tego, żeby stać się zakładnikiem energetycznym jednej prywatnej firmy. No bo problem polega na tym, że tak naprawdę Rosja nigdy nie otrzymała ze strony Polski sygnału jakby takiego, że Polska straszy, iż nie będzie puszczała tego gazu dalej, tak? Nigdy takiego w historii sygnału nie było. Więc to mówimy wyłącznie o takim narzędziu, gdzie Rosja ma prawo obciąć albo ograniczyć dostawę gazu do Polski bez konsekwencji dla innych partnerów. Do tej pory to, że ten gaz przechodził przez Polskę dla nas i szedł dalej do Niemiec, było pewno też ubezpieczeniem i zabezpieczeniem, że odcinając gaz Polsce, odcina się również Niemcom i istotnemu graczowi ekonomicznemu. Więc tutaj mówimy przede wszystkim o tym, dlatego to jest niepokojąca sytuacja, że Polska nie dawała powodów do tego, by Rosja obawiała się, że my uniemożliwimy przesuw tego gazu. Bardziej to na to patrzę w ten sposób, iż będąc jakby w niektórym aspekcie końcowym odbiorcą, można nam ten gaz ograniczyć i Rosja to traktuje jako narzędzie swojej polityki międzynarodowej. No to właśnie chciałam zapytać, czy to nie jest tak, że Rosja szuka coraz to nowych narzędzi do umocnienia swojej pozycji na rynku? Kiedyś przykręcała kurek, ale to się do końca nie sprawdza. No to się nie sprawdza do końca, natomiast powoduje poważne perturbacje, bo jeżeli my mamy nawet, będziemy mieć zdywersyfikowane dostawy gazu, no to też tych źródeł dostaw nie będzie, nie wiem, tam 100. To będzie kilka, tak? I każde zaburzenie powoduje problemy w gospodarce. Oczywiście nie mówimy o katastrofie, dlatego się dywersyfikuje, czy różnicuje te źródła, żeby nie było katastrofy. Natomiast każde odcięcie dostaw gazu do Polski powoduje istotne problemy. Istotne problemy dla całej gospodarki. Mówimy też o konkurencyjności, bo to nie jest tylko gaz, który my znamy z naszych kuchenek gazowych. Tak? To jest gaz, który dostarczany jest do przemysłu. I mieliśmy pewne doświadczenia poprzez pewną analogię w okresie letnim, jak był prąd, dostawy prądu ograniczane do przemysłu, ponieważ było bardzo, bardzo gorąco, i to powodowało pewne perturbacje. Podobnie jest z gazem. Jeżeli ten dostawy gazu są ograniczane, no to przemysł też to ucierpi. A trzeba pamiętać, że rynek jest bardzo konkurencyjny, więc producenci polscy, mówię na przykład tutaj o polskiej chemii, są bardzo wrażliwi na ceny gazu, tak? I z punktu widzenia po pierwsze cen i perturbacji w jego dostawie jest to istotny czynnik ryzyka.
Panie Piotrze, pan Piotr Sroczyński, jak pan ocenia tę decyzję o przyblokowaniu gazociągu Opal? Mnie się ona podoba z dwóch powodów. Po pierwsze, decyzje, pozwolenia i tak dalej, w ogóle cała transakcja była dokonywana przy budowie tego gazociągu przy założeniu pewnych ograniczeń, które były nałożone z góry. I teraz, jak się okazuje, ktoś próbuje dać inne warunki niż były wynegocjowane wcześniej, po prostu poprawiając jednej ze stron, że tak powiem, to gospodarowanie. Nie podając żadnego argumentu, dlaczego miałoby tak być. To jest po pierwsze, że decyzja, która jest w tej chwili wstrzymująca, że tak powiem, tą poprawę warunków, no w jakiś sposób przywraca stosunki, które były wcześniej i układ sił, który był wcześniej. Po drugie, warto przypomnieć, że to, że ten gazociąg miał być wykorzystywany w części, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia jakiejś tam szykany albo ograniczenia stopnia rentowności inwestycji, ale to miał być przede wszystkim instrument, który zapewniał, że gdyby w dowolnym momencie ktokolwiek inny chciał skorzystać z tego gazociągu, co było warunkiem na niego, no to będą moce, że tak powiem, pozwalające tłoczyć gaz innym partnerom niż tylko, że tak powiem, założyciele i właściciele. No i jeżeli byśmy podnieśli jego, że tak powiem, zdolność przepustową dla właścicieli, do tych 80%, no to zabrakłoby tej rezerwy dla kogoś innego, kto mógłby mieć ochotę skorzystać z tego gazociągu, więc to ewidentnie psuje jakby taką dywersyfikację dostaw. Ja rozumiem, że ktoś mógłby tłumaczyć, że to skoro w tej chwili nie ma wykorzystania tych drugich 50%, no to może nie ma sensu ich utrzymywać, no ale z drugiej strony jest to instrument jakby zabezpieczający. To z grubsza jak z polisą ubezpieczeniową, że można by się było pogniewać, że nie było trzeba wypłacić, bo akurat nie było szkody, tak, że szkoda było składkę płacić. Nie, mamy, że tak powiem, zabezpieczenie, które ma być, a nie które jest likwidowane, bo może ktoś by chciał zarobić parę groszy więcej. Pan Adam Rociński? Tak, ale żeby też jakby uspokoić trochę nastroje, trzeba powiedzieć sobie jasno. Polska jest teraz krajem, który się rozwija, jest teraz istotniejszym krajem na mapie gospodarczej Europy. Może kiedyś będzie również istotnym krajem na mapie gospodarczej świata. To pociąga za sobą konsekwencje, iż będąc w tym gronie dużych graczy, którzy nie przebierają w środkach, my również musimy nauczyć się prowadzić własną politykę. Politykę w zakresie, nie wiem, relacji między państwami, ale również politykę ekonomiczną. Takich zdarzeń będzie coraz więcej. Nie ma co ukrywać. Na przykład Rosja również bardzo silnie, jako kraj, który posiada olbrzymie złoża różne, prowadzi politykę też jakby pewnego nacisku, pewnych sugestii. Warto też wspomnieć na przykład o tym, iż w zakresie fosforytów ostatnio pojawiły się głosy w Unii Europejskiej, by zmniejszyć ilość kadmu. Tak powiem na marginesie, jeżeli zmniejszymy ilość kadmu w fosforytach, to który kraj jest najbliżej tutaj Unii Europejskiej, który posiada właśnie fosforyty o niskiej zawartości kadmu? Od razu podam rozwiązanie, jest to Rosja. Więc takich elementów, takich gier na arenie międzynarodowej, no, z którymi będziemy musieli się zmierzyć po prostu, będzie coraz więcej. Musimy nauczyć się pilnować własnych interesów, ponieważ tutaj trudno o przyjaciół, to mówimy bardziej o partnerach handlowych. Panowie, dzisiaj z Rosji pochodzi około połowa zużywanego w Polsce gazu. W ostatnim czasie dużo się mówiło o tym rynku i dużo się też działo na tym rynku. I pytanie o tą niezależność gazową, szansę na tą niezależność, na to nasze bezpieczeństwo energetyczne. Pracuje już terminal LNG w Świnoujściu, no ale to jeszcze za mało, żebyśmy byli niezależni. Urodził się w bólach i mękach i pewnie w bólach i mękach będzie rozbudowywany jako instalacja rzeczywiście bardzo skomplikowana. Trochę opóźnień mieliśmy. Problem z tym terminalem polega na tym, że ze względu również na kwestie podatkowe, czyli kwestie podatku od nieruchomości, mamy najdroższy gaz z terminalu, z takiego gazoportu i tak naprawdę trudno mówić o konkurencyjności. Można powiedzieć, że to jest rzeczywiście ta polisa, tak? Ubezpieczenie kosztuje, mamy bardzo drogi gaz z gazoportu, natomiast daje on nam pewne bezpieczeństwo gospodarcze i również polityczne. Natomiast no, nadal musimy szukać, tak? Nadzieją jest ten Iran, nadzieją jest Norwegia i tak naprawdę jest to dobry kierunek, żeby rozbudowywać te źródła, również interkonektory, tak? Nie mówmy tylko o tym, że musi to być gaz z innych źródeł, równie dobrze może to być gaz rosyjski, ale z takiego kraju, do którego Rosja ten gaz zawsze dostarcza, tak? Czyli coś, o czym już wspominałem. Adam Rociński, trzy zdania na koniec. Ale paradoksalnie to ubezpieczenie, czyli ten gazoport, zawsze będzie nieopłacalny. Powiem dlaczego. Otóż dlatego,
że nasz partner handlowy w postaci Rosji będzie ten gaz obniżał. Więc takie było to zbędne koło. Gdybyśmy tego gazoportu nie mieli, mielibyśmy wysoką cenę gazu. Mamy gazoport, cena gazu rosyjskiego będzie spadać, ponieważ mamy konkurencyjną możliwości dostaw i on będzie zawsze paradoksalnie nieopłacalny, bo Rosjanie będą są w stanie schodzić z ceną gazu tak długo w znacznie większym stopniu niż koszt utrzymania gazoportu, więc ubezpieczenie kosztuje. Teraz czas na informacje. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ponad 2000 osób, uchodźców z Aleppo, otrzymuje pomoc z Polskiej Akcji Humanitarnej w obozach w Syrii i na pograniczu z Turcją. Uchodźcy ewakuowani z Aleppo dotarli do 19 obozów, w których warunki sanitarne i dostęp do czystej wody zapewniają syryjscy pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak podkreśla Bogna Różyczka-Spach, warunki, w których żyją uchodźcy, są bardzo trudne, co dokumentują pracownicy PAH na zdjęciach i filmach. Bogna Różyczka wyjaśnia, że w Syrii jest teraz bardzo zimno i mokro, często pada śnieg, a ludzie muszą chronić się w szałasach z plandek i dykty. Z miejscami taka plucha, miejscami błoto cały czas. Widać, że tam jest naprawdę bardzo ciężkie warunki pogodowe i to są zdjęcia, na których widać właśnie namioty, czy też baraki o cienkich ścianach. No to jest schronienie oczywiście przed wiatrem. Jest naprawdę bardzo trudno, również dla naszych pracowników, którzy teraz zajmują się dowożeniem wody pitnej do zbiorników, codziennie do tych wszystkich obozów, więc nawet dostać się tam na miejsce nie jest łatwo. PAH rozpoczęła także budowę toalet i łazienek dla 300 rodzin, czyli około 1500 osób w dwóch obozach budowanych specjalnie dla uchodźców z Aleppo przez inne organizacje. Polska Akcja Humanitarna może działać w Syrii tylko poprzez pracowników miejscowych. Ponieważ granice są zamknięte dla przybyszów z zewnątrz, nie można byłoby też polskim pracownikom zapewnić bezpieczeństwa. PAH nadal zbiera fundusze na kontynuację pomocy dla uchodźców z Aleppo. Informacje można znaleźć na stronie organizacji www.pah.org.pl. W Szczecinie policjanci z bronią strzegą bezpieczeństwa na dworcu, lotnisku i przy galeriach handlowych. To środki, które zostały podjęte po niedawnym zamachu terrorystycznym w Berlinie. Funkcjonariusze tłumaczą, że ma to zapewnić bezpieczeństwo w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy na przykład na dworcach są duże grupy ludzi. Policjanci z pistoletami maszynowymi mają obserwować sytuację, a swoją obecnością budzić poczucie bezpieczeństwa. Patrole pełnią we dwóch lub wspólnie ze Strażą Graniczną czy Strażą Ochrony Kolei. Dwóch policjantów, w tym jednego z pistoletem maszynowym Glauberyt, spotkałem na szczecińskim dworcu głównym. Większość podróżnych od razu zwraca uwagę na broń. To trochę niepokoi. Mówi mi 16-letnia dziewczyna, która na co dzień mieszka w Niemczech i jej ojciec dodaje, że tam patrole policjantów z bronią to norma. Takie coś się przydaje, po prostu ludzie są troszeczkę pewniejsi. Anna Gębala z zachodniopomorskiej policji mówi, że funkcjonariusze z bronią patrolują nasze ulice coraz częściej. Podobnie było podczas lipcowych Światowych Dni Młodzieży. Dodaje, że przyczyną wprowadzania uzbrojonych patroli są też zamachy terrorystyczne na zachodzie Europy. Takie czynności również były podjęte wcześniej, gdy był zamach w Nicei. A do kiedy patrole z dodatkowym uzbrojeniem będą w Szczecinie? To, jak poinformowała mnie Anna Gębala, zależy od sytuacji w kraju i w Europie. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. A w Pulsie Gospodarki Justyna Golonko i nasi goście. Pan Piotr Storoczyński, główny ekonomista KUKE. Pan Przemysław Ruchlicki, ekspert gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej. I Adam Rociński, prezes firmy doradczej BTFG. A my teraz porozmawiamy o loterii paragonowej, bo ona zwiększa wpływy do budżetu. Do danych Ministerstwa Finansów dotarła informacyjna agencja radiowa. Okazuje się, że przedsiębiorcy chętniej rejestrują kasy fiskalne. W niektórych branżach rosną też rejestrowane obroty, to ważne. Paweł Jurek z Biura Prasowego Resortu Finansów tłumaczy, że ministerstwo ma już pierwsze dane na temat skutków loterii. Posłuchajmy. Ogólna liczba kas rejestrujących w czwartym kwartale 2015 roku, czyli w pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania loterii, wzrosła prawie o 15% w porównaniu do czwartego kwartału 2014 roku. W tym samym okresie w premiowanej wtedy branży, to było fryzjerstwo, a także pozostałe zabiegi kosmetyczne, liczba kas wzrosła aż o 38% na wielkość obrotów o 1/5, czyli o 20%. Czyli mamy takie pozytywne skutki tej loterii paragonowej. Okazuje się, że przedsiębiorcy zaczynają sami domagać się kas. Panie Adamie, spodziewał się Pan, że mogą być takie skutki wprowadzenia takiego rozwiązania?
Tak, przy czym mniej przedsiębiorcy się domagają, ile bardziej klienci wymagają, czyli jakby istotna część obiegu gospodarczego, relacji. Przedsiębiorcy się domagają właśnie z racji tego, że ta świadomość się zwiększa, nie? Tak, no bo wśród klientów się zwiększa świadomość. Znaczy trzeba podkreślić jedno, dotychczas jakby problem z płaceniem podatków, VAT-u i tak dalej, wynikał z tego, iż w tym łańcuchu pomiędzy relacji między przedsiębiorcą a klientem było często tak, że jak ktoś proponował komuś bez faktury taniej, no to ktoś brał, bo dlaczego? Bo nie potrzebował tej faktury, tak? Do niczego mu ten faktura... Niczego nie było potrzebne. Czy paragon nie był potrzebny. Przedsiębiorca potrzebował. Jeżeli to jedynym sposobem nie jest wcale to technika kija, bo zawsze było to ciężko wyeliminować, tylko zachęcić jakby istotną część obiegu gospodarczego, mianowicie drugą stronę kupującą. Jeżeli druga strona kupująca zapyta się po raz pierwszy, drugi, trzeci, setny... Gdzie jest mój paragon? Gdzie jest mój paragon? No to pojawia się taka bardzo niezręczna sytuacja, ponieważ w pewnym momencie, jeżeli zjawisko jest bardzo duże, bo to nie wynika z tego, że ktoś, jedna osoba poprosiła paragon, ale że dużo osób zaczyna prosić, jest istotne ryzyko, że ktoś wreszcie po przyjacielsku doniesie do Urzędu Skarbowego, że w takim punkcie tych paragonów się nie wydaje, tak? Więc w jakiś sposób to zjawisko zostało ukrócone, przy czym też ja bym nie podchodził do tego w ten sposób, że to wyeliminujemy do zera, tak? Bo natomiast faktem jest, iż taka edukacja właśnie w ten sposób pozytywna całego społeczeństwa, że bo tam warto mówić o też innym przesłaniu, tak? Bo mówi się często w tych reklamach o tym, że te pieniądze to nie jest tylko idą do budżetu, tylko budżet z tych pieniędzy finansuje różne przedsięwzięcia, szkoły, drogi, szpitale. Generalnie więc dzięki temu żyje się lepiej. Dzięki temu żyje się lepiej nam, obywatelom, tak? I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że są inne rzeczy finansowane z tego budżetu. Natomiast podkreślam, no pozytywny przykład i taki przekaz jest zawsze najlepszą formą jakby zachęcania do płacenia podatków. Bo to widać, ja nie wiem, czy panowie to zauważyli, choćby w taksówkach, a teraz to właśnie przewozy taksówkarskie, one są tą branżą premiowaną, że coraz częściej taksówkarze sami proponują te paragony, pytają o te paragony chociaż, czy chce pani paragon, czy nie, ja zawsze chcę, ale ja widzę taką zmianę pozytywną. Piękne określenie, branża jakby premiowana, tak? Głównie chodzi o to, że można by powiedzieć wręcz przeciwnie, branża szykanowana, czyli na którą jakby zwracamy szczególną uwagę, która jest wysokiego ryzyka. No ale oczywiście też jestem za pozytywnym określeniem branża premiowana. Chodzi o to, że zwracamy uwagę na pewną branżę, która jest podejrzana o to, że nie płaci jakby podatków. Panie Adamie, zwracamy uwagę, no bo też to widzimy chyba sami, że często w tych taksówkach po prostu tych paragonów nie ma, tych kas nie ma i nawet jak się domagamy, to pojawia się problem, a teraz, skoro więcej osób domaga się tych paragonów, to też wpływy do budżetu są większe i uwaga, o 13% one wzrosły, 13%, panie Przemku, to sporo te 13%, jak pan ocenia? Znaczy to jest bardzo dużo, to jest tak naprawdę kolejny etap walki z luką podatkową w VAT-ie, czyli tym, co tak naprawdę powinno wpływać, a tym, co realnie wpływa, bo mieliśmy do tej pory taką bardzo ciekawą sytuację, że mieliśmy rokrocznie wzrosty PKB, natomiast te wpływy z VAT-u niekoniecznie rosły. One były na mniej więcej tym samym poziomie. I rzeczywiście, oczywiście te branże, które w relacji z konsumentem zaniżają obroty, są doskonale znane i tak jak kiedyś, dawno, dawno temu była taka ulga w podatku dochodowym z tytułu wydatków na leczenie, co zmobilizowało wszystkich, którzy korzystali z prywatnych usług lekarskich do brania rachunków od lekarzy. Tak teraz jest loteria paragonowa, która się świetnie sprawdza w wielu krajach, bo ona raz, że wymusza dokumentowanie obrotu, a dwa, rzeczywiście edukuje społeczeństwo, chociażby wyrabiając ten nawyk, bo nawet jeżeli branża już nie jest premiowana i tam nie wpiszą mnie trzy razy w tej loterii za jeden paragon, ja już z przyzwyczajenia poproszę wszędzie, tak? Więc jak najbardziej. Natomiast rzeczywiście efekt, szczególnie w tych branżach, które do tej pory no, miały problemy z ewidencjonowaniem obrotu, jest bardzo duży. Następny sektor, taki właśnie premiowany, tak go nazwijmy, to będzie sprzedaż paliw na stacjach benzynowych. Pan Piotr Storoczyński. No, oczywiście, że tak. Warto zauważyć, że
tam z natury transakcje jednostkowe są dosyć duże, bo do tej pory dosyć często mówiło się, że nie ma paragonów tam, gdzie, że tak powiem, są drobne kwoty, no bo przecież bez sensu za 2,50 w kiosku paragon i tak dalej, i tak dalej. Ja widać, że tak powiem, że handel tutaj stanął na wysokości zadania. No i z natury czasem dostajemy tych karteczek więcej niż byśmy chcieli, więc widać, że świadomość tego, że w ogóle jest do czegoś taki paragon, rośnie. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden dosyć ciekawy aspekt, bo z natury przy tego typu dyskusjach, czy jest paragon, czy nie, mówi się tak, że tam gdzieś jakiś przedsiębiorca chciał coś zakombinować albo nie. A ja widziałem dosyć ciekawy aspekt dodatkowy. Czasami to jest tak, że przedsiębiorca by na przykład chciał, ale czasami ma problem ze swoją obsługą, która czasami jest skłonna gdzieś tam coś sprzedać, poza nie tylko, że tak powiem, obrotem rejestrowanym do VAT-u, ale i poza tym samym przedsiębiorcą. Na przykład w barze, w którym się stołuje dosyć często, jest przed cudnej urody bardzo duży napis pod tytułem: nie dostałeś paragonu, jesz za darmo. To znaczy przedsiębiorca, który ten bar założył, ma kontrolę swoich pracowników, czy przypadkiem go nie robią w Bambuco. Więc widać, że... Bo pewnie robili. Mogło się tak zdarzyć. No ale z jednej strony jest to fajny, że tak powiem, slogan reklamowy pod tytułem, że u nas wszystko jest uczciwie. A z drugiej strony dowód, że kontrola najwyższą formą zaufania, prawda? Przedsiębiorca też sprawdza swoich pracowników, którzy tam pracują. Oczywiście, jeżeli chodzi o paliwa, to tak, no, tam są bardzo duże transakcje i tak naprawdę myślę, że to nawet nie jest kwestia samego VAT-u, czy nie tylko, ale w ogóle rejestrowania całej sprzedaży. Pamiętajmy, że no, były takie branże, które mają ochotę nie do końca opowiadać, co, gdzie, skąd mają i czy, że tak powiem, cały towar, które sprowadziły do firmy, jest, że tak powiem, najbardziej czysty, najbardziej legalny i w związku z tym też muszą ukryć część sprzedaży, żeby to się jakoś tam kompensowało. I oczywiście w sposób zrozumiały, co jakiś czas mamy taki sezon na sprawdzanie stacji paliwowych i okazuje się, że no sporo tego paliwa jest jakieś takie troszkę, no nie wiadomo skąd. Stąd po prostu nacisk na kolejną branżę. Myślę, że w ogóle cała akcja nawet niekoniecznie spowodowała, że jakoś tak naprawdę bardzo, bardzo dużo tych paragonów bierzemy, że tak powiem, w punktach usługowych i handlowych. Zarejestrowanych jest 120 milionów paragonów. Tak, ale, no, ale myślę, że przy ilości transakcji, ale przy ilości transakcji nawet miesięcznie, jeżeli, nie wiem, no każdy z dorosłych Polaków 30 milionów, no, robi transakcji miesięcznie kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset, no to tutaj 3 czy 4 na każdego Polaka wypadające, to nie jest, że tak powiem, gro transakcji, które są robione, widziane, prawda? No ale, że tak powiem, taki pozytywny ruch, Panie że to Piotrze, w ogóle do czegoś się jest. Ale to też nie jest kwestia ilości jakby paragonów na głowę, chodzi o pewną statystykę istotną, tak? Jeżeli ktoś... tych paragonów jest zarejestrowanych bardzo dużo. Dla mnie to jest olbrzymia właściwie ilość. Nie spodziewałbym się tego. Bo to nie chodzi też o to, żeby każdy paragon był rejestrowany, tylko że przedsiębiorca, który ma ku temu skłonności, by tego paragonu nie dawać, no to statystycznie duże jest prawdopodobieństwo tego, że ktoś zauważy, że on nie wydaje tego paragonu, że to ta świadomość rośnie. A to jest jakby najtrudniejsze z punktu widzenia tego przedsiębiorcy, który chce uczekać, że jest duża świadomość, tak? Bo z jego punktu widzenia to, że ileś osób nie bierze paragonów, to co z tego? Można to spojrzeć inaczej, że on obsługuje kilkaset osób na przykład, czy przedsiębiorców dziennie, tak? Jako podmiot i statystycznie z tych kilkuset wystarczy, że trzech zwróci uwagę, że on paragonu nie wydaje, zwrócą się do, nie wiem, do urzędu skarbowego, gdziekolwiek, to zwrócą uwagę, że tu nie ma paragonu i się jest problem. Więc to nie musi być tak, że z tych 100 osób dziennie każda będzie miała pretensje. Jedna wystarczy. Ona wystarczy jedna. To nawet niekoniecznie musimy, że tak powiem, raczej nie mamy jeszcze we krwi takiego bardzo ścisłego sprawozdawania urzędom, że coś tu się dzieje źle, ale często taki klient po prostu zagłosuje nogami, jak to się mówi, a tutaj mnie oszukują, ja pójdę do sąsiada. Tak? Ja jednak stawiam na to, że znając jakby nasz duch narodowy, właśnie prędzej właśnie zgłosi do urzędu skarbowego, niż zagłosuje nogami. Pan Przemysław Ruchlicki. Tu jest jeszcze jedna ciekawa kwestia przy paliwach, bo loteria zaczyna ewoluować. Tak jak rozumiem, branże gastronomia, jakieś usługi kosmetyczne, fryzjerstwo, gdzie chodzi o to, żeby zalegalizować każdą transakcję, tak z reguły na stacjach benzynowych
jeżdżę po całej Polsce, nie pamiętam, kiedy nie dostałem paragonu albo pytania, czy nie chcę faktury. Tutaj jest moim zdaniem ukryte drugie dno. Znaczy, jeżeli będzie się ewidencjonowało te transakcje w sposób taki bardziej ścisły, a właściwie zmobilizuje się do ewidencjonowania, to łatwo sprawdzić, czy aby na pewno całe to paliwo, które zostało zakupione przez przedsiębiorcę, zostało sprzedane. Więc łatwo będzie sprawdzić, łatwiej przynajmniej, czy jakieś paliwo nie przyjechało w cysternie, która nie daj Boże, nie zapłacono akcyzy na przykład od tego paliwa. Tak? Więc to też jest taki kolejna ewolucja tej loterii. Widać, że Ministerstwo Finansów ma bardzo skuteczne narzędzie do monitorowania rynku i bardzo mądrze go używa. Trzeba zwrócić uwagę na jeden aspekt. Ja też się jakby trochę na tym łapię. Natomiast generalnie myślę, że rynek handlu paliwami jest rynkiem bardzo złożonym. Ja od wielu, wielu lat jakby tankuję na jednej czy dwóch sieciach. Tak? Mówimy o dużych sieciach. A myślę, że tutaj też jest ten cała praca skierowana ku takim pojedynczym stacjom, na których my nie mamy bladego pojęcia, lokalnych, na których my nie tankujemy, ale jednak tych stacji jest dużo, stosunkowo dużo, że powodują istotne uszczerbki. Bo jak mówimy o tych sieciach dużych... Ale w sieci to też trzeba pamiętać, że duża, że tak powiem, część punktów, które my bierzemy, że to są ewidentnie sieciówki, to są tak naprawdę franczyzowe. I to one też są tymi właśnie pojedynczymi stacjami, o których pan mówi, też czasami nie wiadomo do końca, skąd mają to paliwo. Więc nawet czasami, jak jedziemy do sieciówki, jesteśmy pewni, to jest duży koncert, oni na pewno nie kombinują, no to może być różnie. Więc myślę, że jeszcze jedną warto zobaczyć z tymi paragonami, to, że zbieramy je ze stacji paliwowych i że tak powiem, tak jak zechciał mój przedmówca powiedzieć, zawsze dostawał ten kartonik, no to teraz istnieje duże prawdopodobieństwo, że sporo z tych karteczek pójdzie gdzieś wyżej i ktoś przez przypadek sprawdzi, czy one są na pewno legalne, tak, czy to nie jest przypadkiem taki pic na wodę pod tytułem, że jedna kasa obsługuje tych, których trzeba, że tak powiem, lewym obrotem załatwić, tak? A my możemy i coś drukuje, ale to nie do końca ma sens. A my możemy wygrać laptopy, tablety i samochody, co ważne. Bo wygrywamy wszyscy, nawet jeśli nie bierzemy udziału w loterii. To prawda, wygrywamy wszyscy, tym bardziej, że to też jest takie promowanie tych uczciwych przedsiębiorców, prawda? Ale to też trzeba podkreślić, pan Adam Brociński o tym mówił, ten uczciwy obrót gospodarczy i promowanie... To w ogóle była bardzo duży problem naszej gospodarki, że duża część usług, czy związanych z handlem, czy z sektorem już takich czystych usług, wielu potencjalnych przedsiębiorców nie wchodziło na rynek, mówiąc, że warunki są takie, że głównie prowadzą działalność ludzi, którzy delikatnie w niektórych miejscach się ślizgają. Jak oni by chcieli prowadzić uczciwie odprowadzić wszystkie podatki, uczciwie opłacić wszystkich pracowników, to po prostu nie są w stanie konkurować z tymi ludźmi, którzy coś tam mają jednak za uszami, bo tam ci są po prostu tańsi. Panowie, kontynuujemy temat przedsiębiorczości. Prawie połowa małych i średnich przedsiębiorstw zamierza ciąć koszty. Tak wynika z badania Kondycja polskich firm. 45% przedsiębiorców kierujących małą lub średnią firmą uważa, że ten rok mijający, rok 2016, był dla nich rokiem udanym, a 24%, czyli prawie co czwarty, spodziewa się, że sytuacja ich przedsiębiorstwa w najbliższych 12 miesiącach się poprawi. Ale mimo tego, przypominam, 41% za swój priorytet na kolejny rok uznaje redukcję kosztów, czyli blisko połowa. Panie Przemku, to sporo, blisko połowa chce ciąć koszty. No to fantastyczna wiadomość, to znaczy, że rośnie konkurencyjność. Tak naprawdę przedsiębiorcy tną koszty zawsze, albo tną koszty, bo jest kryzys, zarabiają mniej, muszą szukać oszczędności, albo tną koszty, bo wzrasta konkurencja, czy to lokalna, czy międzynarodowa, no i siłą rzeczy oni też muszą być konkurencyjni. Już nie ma tak, że oszczędność przy dobrze, no tak kolokwialnie mówiąc, rozkręconej gospodarce, tak, która jest gospodarką rozwijającą się. Oszczędność nie polega na tym, że ja zwolnię, że ja zapłacę pracownikom mniej, że ja kupię mniej materiałów i mniej wyprodukuję, czy że ja kupię coś gorszej jakości. Oszczędność teraz polega bardziej na wydajności. Tak? Kupię bardziej wydajne maszyny, postaram się znaleźć produkt, który
lepiej się będzie sprzedawał, a będzie kosztował tyle samo, więc tutaj tak naprawdę te oszczędności, jak dla mnie, oznaczają rozwój. Więc dla mnie jest to bardzo dobra informacja, że przedsiębiorcy będą szukać oszczędności, szczególnie w połączeniu z tym, że większość z nich widzi, że przyszły rok przewiduje, że przyszły rok będzie dla nich dobry. Pan Adam Barciński się z tym zgadza? Zgadzam się, ale to pokazuje też, jak zmienia się gospodarka, tak? Bo to zmniejszenie kosztów nie oznacza, że jest źle, tylko że zmieniają się warunki. Na przykład, z jednej strony rosną nam ceny paliw, czyli rośnie nam koszt naszej działalności, czyli cena naszego produktu, tak? Musimy się dostosować. Z drugiej strony, sukcesywnie ja obserwuję, że ceny na przykład usług za telefonię komórkową spadają. I to spadają radykalnie. Ceny, które widzimy obecnie, które były na przykład 5 lat temu czy 6, są zupełnie inne, czyli to działa na plus. No, z drugiej strony, na przykład jak prowadzimy działalność handlową, to też obserwujemy to, że coraz mniej osób kupuje w jakimś magazynie czy sklepie, częściej kupujemy w internecie. Gospodarka żyje, ona się zmienia. My musimy jako przedsiębiorcy wszyscy ewoluować, tak? Z jednej i przedsiębiorca, który na przykład posiada duże powierzchnie sklepowe, istotną część swojego obrotu zaczyna jakby realizować za pośrednictwem na przykład internetu. Musi się z tym jakby zmierzyć. Stąd z jednej strony są cięte koszty w niektórych obszarach, ale z drugiej strony są inwestycje na rozwój. Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz warto podkreślić. W miarę pomyślny okres koniunktury i oszczędności to się wcale nie kłóci. My z natury jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oszczędności to trzeba szybko i gwałtownie szukać wtedy, kiedy jest bardzo zła koniunktura. No bo wtedy trzeba się ratować przed śmiercią i po prostu jest to naturalne. Ale trzeba pamiętać, że w takim okresie poszukiwanie oszczędności, często bardzo dużych, jest robione pochopnie i tak trochę na oślep. Po prostu tniemy bez zastanowienia. Natomiast w okresie, kiedy jest w miarę dobra koniunktura, a my jesteśmy w stanie stopniowo i rozważnie poszukiwać miejsc, gdzie możemy coś, że tak powiem, zoptymalizować, jest no najlepszym momentem, bo robimy to z rozwagą, ostrożnie i żeby tak powiem, żeby tą dobrą passę podtrzymać, tak? Żeby ten potencjalny okres dobrego wzrostu był trochę dłuższy niż powinien być. Panie Przemku, docięcie kosztów w jakiej sferze, w jakich obszarach Pana zdaniem powinno być? No to już też przedmówcy wspomnieli, to chociażby powierzchnia, na której się prowadzi działalność, to tak naprawdę, chociażby jeżeli chodzi o transport, mieliśmy taki piękny efekt, jak zaczęto wprowadzać opłaty za przejazd drogami publicznymi uzależnione od norm emisji, jakie spełnia flota. Tak? Okazało się, że przedsiębiorcy, którzy zajmują się spedycją, nagle wymieniają sobie ciężarówki na nowe, ponieważ one generowały raz niższe spalanie, a dwa były objęte niższym podatkiem, niższą opłatą. I tak naprawdę ta ewolucja polega właśnie głównie na inwestycjach, tak? To znaczy, to jest ten paradoks, że oszczędności polegają na inwestycjach, ale właśnie tak w gospodarce, która się rozwija, to działa. Więc dla każdej branży będzie to zupełnie coś innego. Pan Adam, z drugiej strony mamy internet. No, coraz częściej jest, na przykład korzystają z banków. Rzadko się pojawiamy w samej placówce bankowej, tak? Pojawiamy się najczęściej przy bankomacie, który nie musi być związany z placówką bankową, a najczęściej wszelkich transakcji dokonujemy za pośrednictwem internetu. To powoduje, że te rzesze osób zatrudnionych kiedyś w placówkach do obsługi ludzi w tych placówkach, no, są jakby niepotrzebne, muszą być przeniesione na inny zupełnie odcinek, jakby nie współpracy z klientem, ale i klient już nie oczekuje tego, że będzie stał w kolejce, żeby zrobić przelew, tak? To świat się zmienił. Podobnie na przykład jeśli chodzi o treści gazetowe, tak? No, nikt teraz mniej wie z wydań papierowych gazet. Dlaczego? Coraz częściej korzystamy z internetu, z czytników elektronicznych, stąd nakłady papierowe, druk i tak dalej, w naturalny sposób jest wypierane i te branże muszą przekształcić się, zmniejszyć koszty, ale to nie oznacza, że mamy problemy w gospodarce. To pokazuje, że gospodarka dynamicznie się rozwija, się przekształca. Można nawet przykornie powiedzieć, że to dobrze, tak? Bo ponieważ pokazuje, że ona ewoluuje. Gdybyśmy cały czas mieli te placówki bankowe, tak, duże, siermiężne, to znaczy nie mielibyśmy internetu. Myślę, że wtedy mielibyśmy znacznie większy problem, nie mając ograniczony dostęp do internetu albo bankowości elektronicznej,
niż mając te właśnie placówki bankowe. Panie Adamie, pan te banki wywołał, a ja o tym chciałam jeszcze porozmawiać, bo okazuje się, że banki podnoszą opłaty, drożeją karty i wypłaty z bankomatów właśnie, a to jest ważna informacja dla przedsiębiorców, ale tak naprawdę dla każdego z nas. Duży bank podnosi opłaty aż o 300%. Nowy rok to będą te sporo wyższe opłaty właśnie w bankach? No tak, bo banki zostały dotknięte po pierwsze podatkiem bankowym, po drugie banki ponoszą duże koszty restrukturyzacji. Mamy niskie stopy procentowe, więc banki nie mogą specjalnie zarabiać. No i banki korzystają i próbują jakby odbić sobie te dochody. Tak? Kiedyś na przykład można było pokazać, że naprawdę istotna część zysków, a właściwie najpierw przychodów banków, pochodzi z tytułu prowizji i opłat, tak? Czy na zasadzie trochę, czy się stoi, czy się leży, ileś tam pieniędzy się należy. Nie jest tak, że to były istotną częścią, owszem, były również na przykład opłaty z tytułu prowizji, na przykład obsługi kredytu, czyli aktywnej takiej działalności, a na przykład za prowadzenie konta, za przelew i tak dalej, za to płacimy. To jest taka dość wygodna forma działalności banków i banki jakby wykorzystują swoją pozycję. No, konkluzja jest tego taka, że tych banków trochę na rynku polskim mamy. Podobno, jak twierdzą niektóre źródła, i tak te koszty banków, które przerzucane są na klienta w Polsce, nie są aż tak wysokie, mimo wszystko. Natomiast też z punktu widzenia konsumenta liczy się jedno. No tutaj nie ma co być jakby lojalnym względem banku, bo bank względem nas nie będzie lojalny. Także ja sobie przypominam te wszystkie reklamy sprzed paru lat, może nawet nastu, gdzie banki mówiły konto za 0 zł i tak dalej, przyciągały całe rzesze klientów, a później niespodzianka po 2-3 latach duże opłaty za zaprowadzenie. Czyli tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że trzeba się rozglądać na rynku i szukać właśnie takich banków, gdzie nam się będzie opłacało przenieść konto, bo to nie jest trudne, tym bardziej, że od przyszłego roku to jeszcze ma być łatwiejsze. Pan Przemysław Ruchlicki. Znaczy, tak, my się przywiązujemy do pewnych rzeczy i właśnie jedną z takich rzeczy czy zjawisk to jest nasz bank. Tak, bardzo niechętnie zmieniamy konta. A to choćby dlatego, że to jest nasz ulubiony bankomat i akurat w tym mam bez prowizji, a we wszystkich innych już muszę płacić. Jest kilka innych rzeczy, które właśnie nas do banku przywiązują, a banki niestety miały zły rok i to nie tylko kwestia podatku, bo tak naprawdę już jak ten podatek był zapowiedziany, to banki podniosły część opłat, więc pewnie częściowo został on już skompensowany, zanim jeszcze wszedł w życie, albo równocześnie, ale tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że banki finansują w tym momencie wszystkie upadłe skoki, to znaczy depozyty w tych skokach przez wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a też to już mówimy tutaj o kwotach miliardowych. I to banki solidarnie się na to zrzucają właśnie ze swojego zysku. Także to jest kolejna taka cegiełka w systemie, a rzeczywiście trzecia to jest taki międzynarodowy trend, który w bogatszych krajach widać już od ładnych kilku lat, myślę, że 5-6, gdzie rzeczywiście za usługi bankowe się po prostu płaci. Myśmy byli tym rynkiem wschodzącym, banki walczyły o klienta, więc te konta za zero były, nawet słyszałem o kontach za zero do końca życia, więc konto może i tak, ale już przelew z tego konta i karta płatnicza do niego nie. No i tak to działa, tak? Więc reklama reklamą, a my co roku powinniśmy sobie szukać najtańszego banku. Pan Piotr Staroczyński? Takie trochę też, między innymi takie przesunięcie miejsca, w którym banki zarabiają, z takiego miejsca, którego żeśmy tak naprawdę nie widzieli, a dosyć sporo opłaty były robione, przede wszystkim związane ze wszystkimi operacjami, które robimy kartami kredytowymi czy tam płatniczymi. Kiedyś po prostu handel dosyć istotnie zasilał banki, bo bardzo duże prowizje były właśnie od wykonywania tych operacji. I banki miały wtedy na tyle duże środki tam zarabiane, że pamiętamy, że to nie tylko tak było, że rachunki były za zero, ale część banków była skłonna podzielić się tą prowizją, opowiadając klientom, że jak będziesz u mnie robił transakcję, to ja ci tam będę nawet do 50 zł za miesiąc na konto dopłacał. No i jeżeli żeśmy stwierdzili, że no nie, no jednak te opłaty są za duże i zaczęliśmy je redukować, no to w sposób naturalny z tej takiej strefy, że my klienci tego nie widzimy, natomiast handlowcy dosyć dużo płacą, to te opłaty po prostu wyszły na powierzchnię. Po prostu je w tej chwili widzimy i to my będziemy je mieli dopisywane do rachunku, no bo handel już ewidentnie mniej płaci tych prowizji związanych z transakcjami. Więc jest to pewnego rodzaju trochę takie urealnienie tego, co
kto płaci za czyją swoją usługę, no bo kiedyś było tak, że kto inny płacił za to, że mogliśmy taniej korzystać z usług banków. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. W studiu byli z nami pan Piotr Storoczyński, główny ekonomista KUKE, pan Przemysław Ruchlicki, ekspert gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej i Adam Rociński, prezes firmy doradczej BTFG. Dziękujemy. Do usłyszenia, mówi Justyna Golonko. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Gijewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata naszych chłopców. Nie! Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki. Dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06.